Cześć, tu Jagna Niedzielska, witam w mojej kuchni. Pokażę Wam dzisiaj klasyczną potrawę, czyli kopytka stłuczonych ziemniaków i udowodnię, że mogą być eleganckie, zaskakujące w smaku, mimo tego, że użyjemy podstawowych składników. W misce mam już tu tłuczone ziemniaki, 600 gramów, czyli mniej więcej 6 średniej wielkości ziemniaków. Do tego jedno jajko, dodamy oczywiście szczyptę soli i 150 gramów mąki. Możecie użyć mąkę pszenną, jakąkolwiek. To wszystko oczywiście musimy dokładnie ze sobą połączyć, tak żeby powstała masa, z której przygotujemy kopytka. W pewnym momencie trzeba porzucić łyżkę i zrobić to wszystko z pomocą dłoni. Dzięki temu wiem, czy na przykład moje kopytka nie potrzebują więcej mąki. Ciasto powinno się z łatwością odklejać od dłoni. Gdy ciasto jest prawie zagniecione, dodam jeszcze coś, co sprawi, że kopytka będą naprawdę aromatyczne i będzie to czosnek. Mam tutaj dwa ząbki, tyle wystarczy i zetrę je bezpośrednio na tarce. Pamiętajcie, że czosnek należy przechowywać w ciemnym i suchym miejscu, najlepiej w papierowej torbie albo w materiałowej. Czosnek przechowywany w lodówce będzie szybko przejrzewał. Zagniatamy i widzę, że mogę dodać jeszcze jedną łyżkę mąki. Tak, żeby nic się nie kleiło. O! Idealnie. No właśnie, mówiłam na początku, że kopytka będą eleganckie. Dlatego będę je formować w małe kulki. Nie trzeba być specjalnie sprawnym, żeby zrobić takie kopytka. Wystarczy trochę czasu i chęci. W międzyczasie możecie zagotować wodę. Kopytka będziemy gotować w osolonym wrzątku jeszcze przez 4 minuty od momentu wypłynięcia ich na powierzchnię wody. Woda właśnie się gotuje, dodaję odrobinę soli i możemy wrzucać wszystkie kopytka do wody. W międzyczasie, gdy kopytka się gotują, przygotujemy pieczone pomidorki. Bardzo proste do przygotowania. Wystarczy, że przez 10-15 minut będziecie je piec w piekarniku nagrzanym do 220 stopni, ale wcześniej do pomidorków dodamy odrobinę oliwy, do tego miód, zakwasimy to sokiem z cytryny, dodamy mielone ziarna kolendry i jeszcze odrobinę soli. Wszystko wymasujemy tak, żeby dobrze się połączyło. I jak widzicie, pomidorki piekę z listkami i gałązkami. One mają ziołowy, soczysty, delikatnie kwaskowaty smak. Potem je oczywiście wyciągnę, nie będziemy ich jeść, ale podczas pieczenia dadzą bardzo dużo aromatu. Tak przygotowane wkładam do piekarnika. Pomidory są upieczone, kopytka ugotowane, brakuje nam jeszcze sosu pomidorowego, ale musi być ciepły, więc szybko podgrzejemy go w rondelku. Nie jest to taki zwykły sos, ponieważ on ma w sobie chili i paprykę, więc nada dużo smaku naszym kopytkom. Jest ostry od chili, wyraźnie, ale to bardzo dobrze, bo mamy upieczone pomidorki, które są słodko-kwaśne, delikatne, ale aromatyczne od czosnku kopytka i ostry sos pomidorowy. Tyle wystarczy, sos jest cieplutki. Dam go na talerz. Gęsty, aromatyczny. Widać kawałki warzyw. Do tego kopytka. Jeśli będą Wam się kleić kopytka, to możecie przelać je odrobiną oleju roślinnego. I pamiętajcie, że najlepsze kopytka są z tłuczonych ziemniaków z dnia poprzedniego, ponieważ nie mają tyle w sobie wilgoci. No i na sam koniec pomidorki. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do pomidorowej wersji kopytek. Dzięki, że wpadliście do mojej sprytnej kuchni i zapraszam Was do odwiedzenia strony winiary.pl, gdzie znajdziecie więcej moich przepisów w ramach akcji Pomagamy w gotowaniu.